Dzień dobry kochani, witam się z wami w kolejnym vlogu na moim kanale. A będzie dzisiaj seria Back to School, którą wam wcześniej obiecywałam. Idziemy w pierwszej kolejności do house'a, tak? Lecimy do house'a, zobaczymy jakie są torebki, jakie są plecaki, potem może będzie krop, a potem przeniesiemy się gdzieś, będą przybory szkolne i tym podobne. Pogoda jest beznadziejna, zakładamy zaraz te nieszczęsne maski i wchodzimy do galerii. Także zapraszam was do oglądania. Jeśli taki odcinek wam się oczywiście spodoba, to łapeczka w górę i zostawiacie subskrypcję, żeby być z moimi filmami na bieżąco. Właśnie przeszłyśmy do Biedronki i zobaczcie, na przykład to są jedne z moich ulubionych zeszytów, chociaż tym razem nie chcę już takiego rozmiaru, ale kosztują 4 ziko, ale te większe, takie grube kosztują 5. Ja generalnie jest strasznie, ale to strasznie lubię i w ogóle te kolory też mają super antkie, także jeśli chodzi o Biedrę, to macie właśnie promocję na Oxforda. Ale zobaczcie, A4, twarda okładka, 15 ziko. Chociaż powiem wam szczerze, że ja wolę te w miękkiej okładce przede wszystkim dlatego, że są one lżejsze. Ile kosztują? No, zaczynają się, chociaż ten mi się nie podoba, ale myślę, że w Biedronce można znaleźć naprawdę sporo. Ten jest bardzo fajny, tylko też malutki. Ale zobaczcie. Już wchodzimy tutaj w serię tych dużych A4, czyli w sumie coś, czego ja szukam. Tylko jest jeden problem. Przyszłyśmy do Biedronki, gdzie jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mało tego asortymentu i jak widzicie, wszystko jest tutaj porozrzucane. Nie jest to specjalnie to wygląda. Ciężko cokolwiek znaleźć, ale zaraz bierzemy się za szukanie i może coś wybierzemy. Jeśli chodzi o zeszyty A4, to niestety nic nie wybierzemy, bo jest tylko, w sumie są tylko dwa rodzaje, ale mamy tutaj jeszcze jakieś planery, kalendarze, które są bodajże za ile? Za 20 ziko. Na przykład ten ładny. Ale to jest akurat jakiś notatnik, czyli 15 ziko. Jeśli chodzi o kalendarz szkolny, to jeszcze ten. Powiem wam, że chyba się generalnie spóźniłyśmy, bo ten asortyment jest dosłownie przetrzepany i wygląda to jak wygląda. Tutaj są jeszcze jakieś zeszyty, ale to też małe. Także nie wiem, zostaje nam Empik i mam nadzieję, że tam znajdziemy jakiś taki konkretniejszy zeszyt. Są na przykład też artykuły Bika, ale zobaczcie w jakim to jest w ogóle stanie. No masakra, masakra. Aż nieprzyjemnie się szuka. Ale też oczywiście są promocje na jakieś zakreślacze. Jednak udało nam się znaleźć w innym miejscu takie otóż to duże zeszyty, koło notatniki. No i całkiem niebrzydkie są. Mi na przykład bardzo, ale to bardzo się podoba ten. To jest taki marmurkowy. Także szukamy dalej, może coś wybierzemy. Weszłyśmy w pierwszej kolejności do Empiku i pierwszy zeszyt, który mi wpadł w oko, ale to tylko ze względu na kolor w sumie. Super anski, co? No ładny. Fajny, nie wiem, kosztuje dwie dyszki, ale tylko dlatego bym go wzięła, że jest ładny, bo jakiś taki, no w sumie mały jest, funkcjonalny. Ale lecimy dalej, zaraz zobaczymy co mamy, jakieś przybory szkolne. Boże, kalkulator za 40. No nie, no jeśli chodzi o takie rzeczy, to wolałabym je kupić gdzieś w Auchan, w Tesco, czy na przykład w Biedronce. Bo ceny takie, o, ale zobaczymy zaraz jakieś organizery, może znajdziemy. Lecimy szukać. Całkiem spoko piwniczki, co? Pamiętam jak taki miałam w podstawówce. I dużo się tu zmieści. Chociaż jest dosyć spory. A to są nasze ulubione zeszyty. Nasze ulubione zeszyty. Organizery jakieś tam teoretycznie są. Zobaczcie, o ładny padł. Znalazłyśmy. Z takimi zakładkami, czyli można sobie podzielić tak jak na studiach jakiś konkretny przedmiot. Ładnie wygląda, co? I wszystko jest w sumie w takich podobnych kolorach. To jest tak ten styl tie-dye. Powiedzmy tie-dye. Bardzo ładnie to wygląda. To też jest przydatne, bo mieści się wszędzie. Wsadzasz tutaj w sumie ołówek, długopis, gumkę i najpotrzebniejsze rzeczy. Także jeśli o to chodzi, to kolekcję tutaj zrobili superancką, nie? Mi się podoba.
bo nawet takie coś wsadzasz sobie na studia do... Takie coś wsadzasz sobie na studia do torebki i pyk. Nawet nie dużo miejsca ci zajmuje. No i co? Taki organizer, ile on kosztuje? Taki organizer to my sobie na studia powinnyśmy wziąć, wiesz? Wypadałoby. 25 ziko. Fajne. Podoba mi się. Fajna jest jeszcze ta kolekcja, taka pozłatana. Planer. Jest wszystko w tych kolorach. O Jezu, jaki fajny długopis. I on kosztuje 24 ziko. To przyszliśmy jeszcze do Primarku i a propos Back to School, to są takie torby, akurat niekoniecznie ten kolor, ale na przykład ten brudny róż i one są za 43 ziko, są jeszcze czarne i jest jeszcze brązowa, więc to jest taka naprawdę dosyć spora szoperka. Ja co prawda nie potrzebuję, bo ostatnio sobie kupiłam Porsa, ale spoko, nie? Jak za 43 ziko, to mi się wydaje, że jest tak najbardziej ok. A co lepsze, są tutaj też plecaczki, które kosztują również 43 zł. Chodź, zobacz. Ten to może jest generalnie za mały chyba, nie? Bardzo ładny kolor, ale jest za mały. A mamy tutaj też taki większy plecaczek. I zaraz co, on też jest za 43 zł? Chyba tak, nie? No chyba tak. Zaraz zobaczymy. 50. No to nieduża różnica, ale też jest dosyć spory. Także... O, i jeszcze ten plecaczek jest taki ładniejszy z moim zdaniem kolora, chociaż on jest bardziej klasyczny, ale ten jest ze złotem, brudny róż, też mi się podoba. Także tutaj w Primarku też można tych rzeczy dorwać naprawdę sporo do szkoły. A propos jeszcze znalazłyśmy takie trampki za 14 ziko, tak jak do szkoły, nie wiem, ja na przykład kiedyś w gimnazjum musiałam chodzić w klapkach albo w butach z jasną podeszwą. No to akurat to by nie było idealne. Tam są jeszcze wszelakie trampki po 17 ziko i wyglądają jak wansy, są bez żadnych napisów. Chodź. A nie, dobra, nie 17, to 47, ale mimo wszystko i tak są fajne. Zobaczcie, na takiej większej podeszwie. Spoko są, co? Spoko i kolor spoko. Czarne też są git, różowe. No nie no, kolorystyka jest naprawdę wzbogacona. Także każdy by coś dla siebie wybrał i za taką cenę naprawdę spoko. Wyjdziemy jeszcze tutaj, Gara, zobaczymy jakie są rzeczy. Można dla siebie coś fajnego wyhaczyć. Na przykład taka teczka za 8 marka. W sumie spoko, nie? Nie pogniotą się żadne rzeczy, bo jest taka masywna. No i co jeszcze? Co tu jeszcze jest? Ceny są ogólnie pozakrywane, więc ja nie widzę. Ale teczuszka też spoko. Zobacz, bo to jest... Superanckie. Że takiego czegoś nie było za naszych czasów. Że nam już teraz nie jest to potrzebne, na szczęście żadna nie jest na studiach, na żadnej matematyce, dzięki Bogu oczywiście. Więc spoko, ale naprawdę przydatne to za 15 zł. Serio. Za 15 zł, co my tu mamy? O, patrz, zestaw notatników za 15. Jak ktoś lubi sobie w czymś takim notować, to moja mama chyba lubi sobie w takim czymś notować. Co się wydaje? 100 rzeczy, które chcesz zrobić? Chcesz kupić? Nie chcę, dziękuję. Może ja tobie kupię? Ja zapamiętam. 12 złotych mogę. No. Może co, idziemy dalej. Ale w sumie co? Jakby ktoś sobie chciał kupić, to jest ołówek? Nie, to jest długopis. To by miało ładne. Za 3 złote. Naprawdę miało ładne. 3 ziko i jest. Organizer, ale organizer jest taki, nie. Bardziej mi się podobają takie, no nie, ładniejsze, żeby były po prostu. I to będzie jeszcze mamy. O, zobacz. Dla takich mniejszych kobasów spoko, plecak z akcesoriami, takie urocze, wszystko w jednym, 30 zł. Patrz na to. Chodź dym. To jest coś dla nas, takie zakreślacze na studia, tylko że my to musimy czasem całe strony, to ja nie wiem, czy to starczy. Weź parę. Nie, ale to jest na przykład spoko. Lodyżka. To jest cute, opór cute. Albo to.
ósemaka. Nie no, na pewno tutaj można sobie sporo rzeczy dorwać. W zasadzie wszystko to, co jest potrzebne, to tutaj jest, tak jak się wydaje. I przy okazji dużo ludzi, podkreślmy to, że jest sobota i mamy już dosyć jeszcze, szczególnie tych masek. Ale patrz na te łupki. Rose gold. Ładne. Ładne. Zamiast kupować takiego, taki kalkulator, to lepiej mieć na tesie. Ale też zobacz, to coś takiego jest, co na przykład w Empiku, tylko że to jest za 4 zł, a tam obstawiam, że jest 15. Jak nie więcej. Pamiętnik. Świetnie, co? Weź tu ci się wpisze. Cute. Ale z tym misiem ładniejszy. Z tym misiem? Nie. Zacząć to też tam na desce i to całkiem ładne, nie? See you later. Szyziko? Jest coś ewidentnie dla mnie. Bardzo dobre. No może to nie jest buldożyk, ale kluinka ma tak. Ale jak podstawowce robiło się takie rzeczy, takie jakieś plakaty, nie plakaty, więc taki brokat to jest po prostu sztos. Zrobić taką kartkę w przyszłym roku na urodziny i posypię tak całym brokatem, tylko proszę, żeby to stało gdzieś na to. Nigdy o tym nie zapomnę. Mam nadzieję, że Magda mi zapłaci za to nagrywanie. Proszę mojego kamerzystę o solidne nagrywanie materiału. Proszę mi się nie wkrzanieć w robotę. A coś takiego na przykład mogę tobie kupić za, no właśnie, za nie tyle co nagrywanie, ale za osiągnięcia w nauce. Dokładnie. Tak, idziemy do Kaplory. No i co, i chyba to jest wszystko tutaj w Tigerze generalnie, więc także w końcu wyszliśmy z tej galerii, było beznadziejnie. Nie no, serio było słabo, bo ludzi było dużo, 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 dużo. Gorąco jak nie wiem co, no ale oczywiście byłyśmy w Primarku. Znowu, ja znowu przynajmniej. No, ale generalnie jeśli taki odcinek Wam się podobał, to oczywiście zostawiajcie łapki w górę i subskrypcję, żeby być na bieżąco. We wcześniejszym filmie wspomniałam, że na moim kanale niedługo szykuje się rozdanie. Prawdopodobnie będą to kosmetyki Pixie Beauty, także bądźcie na bieżąco. I co? I do zobaczenia. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Pa!